potrzebujesz pomocy. Chcesz, żebym ci pomógł? Cześć moi drodzy, witam was wszystkich bardzo serdecznie, jestem Wojtek, miło mi was gościć w kolejnym odcineczku z gry Wiedźmin 3 Dziki Gon, dodatek Serce z Kamienia. I moi drodzy, mam dla was chyba bardzo fajną nowinkę, mianowicie bardzo dziękuję tutaj Łukaszowi za to, że przesłał mi kod do, moi drodzy, uwaga, dodatku Krew i Wino, który teoretycznie jeszcze chyba, nie wiem, albo mi się nie odpalił, albo coś, albo nam się odpali w późniejszym etapie gry. Natomiast mam już go ogarniętego na gogu, także możecie tutaj się spodziewać, że seria z Wiedźmina potrwa troszkę dłużej, zważywszy właśnie na dodatek Serce, znaczy na dodatek Krew i Wino, tak? Który jest, z tego co mi wiadomo, równie bardzo obszerny. Także moi mili, mamy teraz oczywiście tą standardową początkową misję, czyli miłe złego początki. Także jeżeli dobrze pamiętacie, musimy udać się do Oxenfurtu, gdzie musimy zbadać te kanały. W kanałach oksenfurskich chyba byliśmy, jeżeli dobrze pamiętam, ratowaliśmy chyba tą jedną z czarodziejek, przyjaciółkę Triss. Czy to było, albo to było z Triss, albo to było z Tom. Z Yennefer. Już teraz nie pamiętam. Nie, to była Triss wtedy, bo pamiętam, że mieliśmy misję właśnie przy tej studni. To było raczej z Triss, także ratowaliśmy tą jedną z tych czarodziejek, żeby oczywiście pokonać tego króla lodu, jak ja to na niego mówię. Dobrze, udajemy się teraz do oksenfurckich kanałów. Ja szczerze powiedziawszy, jak wiecie i znacie mnie doskonale, jeżeli ja mam przerwę od dłuższą przerwę od jakiejś gry, to mam bardzo duże, wiecie, zaniki pamięci i innych tego typu rzeczy. Tylko poczekajcie, tutaj widzę, jest jakiś kowal albo coś w tym stylu, może sobie chociażby troszeczkę ogarnijmy. Geralt, ale mógłbyś tak, dziękuję. Przedmioty zostały wzmocnione i użyjmy też... To. Także mamy zarówno wzmocnienie pancerza, jak i zwiększenie broni. Oj. Oj, ale to nie miało tak wyglądać. Dlaczego tak się stało? Ja nie wierzę. Słuchajcie, drugi odcinek Serca z Kamienia, a ja już buguję studnie, nie? To jest po prostu to. To jest to. To jest po prostu to. Ja nie wiem naprawdę, co ja mam, słuchajcie, z tymi grami, ale po prostu czasem mam wrażenie, że one mnie albo nie lubią, albo mnie trolują na maksa, albo jeszcze inne dziwne rzeczy, kurczę. Teraz tak, zapewne zapytacie się, jak będzie wyglądała czasowość, jeżeli chodzi o odcinki z Wiedźmina. To moi drodzy, ja, jak wiecie, zważywszy, że macie rok szkolny, większość z was, staram się robić te materiały maksymalnie półgodzinne, ewentualnie tak max 35 minut, także tutaj, wiecie, jeżeli będzie sytuacja, że po 25 minutach skończymy na przykład jakiś wątek, to albo zdecyduję się na jakiś wątek poboczny, coś w tym stylu, albo po prostu odcineczek zakończymy. Nie chcę tutaj też za bardzo robić, wiecie, takich bardzo długich odcinków, chociaż wiem, że Wiedźmina się ogląda bardzo fajnie i bardzo przyjemnie, ale jednak jak już sobie jakieś tam cele założyłem, to oczywiście tak będzie. No chyba, że będzie na tyle długa misja fabularna i nie będzie jakiegoś takiego, wiecie, ogarnięcia, przejścia jakby pomiędzy misjami, że będę musiał ją zrobić, no to oczywiście wyboru mieć nie będę. Natomiast jak widzicie, magiczna studnia pokazuje nam dokładnie wszystko to, co jest ten. Ogólnie zanim odpaliłem tą grę... Czemu nie mogę zejść? Geralt? Ja nie chcę, żebyś spadł. Możesz użyć tego? Wiecie co? To jest ciutkę... No witaj, ale ja nie chcę cię witać, tylko chcę użyć drabinki, której nie mogę... Ej, nie! O, dobra, słuchajcie, zrobiłem przewrót. Okej, dobrze. Standardowo, jak to zwykle w moim wypadku, zbieranie wszelakich rzeczy, znaczy, wiecie, bugowanie wszelakich rzeczy to jest standard. Dobrze, mamy tutaj, już widzę jakiegoś potwora. Utopca. Boże, jak ja dawno nie walczyłem z utopcami. Ale jesteś pasku. Nie pamiętam, co na nie było dobre. Aha, świetnie, jeszcze mi się miecz. A, dobra. Zapomniałem, że mamy coś takiego jak czarodziejską rzecz, która zwie się młynek bodajże. Natomiast na utopce, o ile dobrze pamiętam, chyba dobry... Poczekajcie, może tak, odpalmy sobie pierw Quena, żebyśmy mieli ten... Chyba Igni było dobre na to. Nie jestem w 100% pewny. No i najgorsze jest to, że mi się miecz, cholera, psuje i to chyba nawet srebrny. To raczej nie jest robota potwora.
Nie jest to robota potwora, czyli co, mamy do czynienia z jakimś seryjnym mordercą, który, nie wiem, może wiecie, wykorzystuje kobiety i je morduje. Też tak może być. Także pedofil. Dobra. Tutaj widzę, mamy jakąś skrzyneczkę. Co mówi pad? Okej, pad mi zaczął. Aha, dobra, jakiś filmik. Albo jednak potwór. Nie waż się, słyszysz? Nie waż się! Proszę, nie rób mi tego! Szani? Geralt? Co ty tu robisz? O! Jezu, jak ją zmienili w tej trójce. Pomóż mi! Szani, daj spokój. On nie żyje. Na pewno. Coś da się zrobić. Odpuść. Niech to szlak. Wszystko na nic. Zrobiłaś, co mogłaś. Dzięki, Geralt. Ruda tańczy jak szalona. Dobrze, że... Dobrze cię widzieć. Ciebie też. Straciłem cię z oczu, kiedy wyjechałem z Wyzimy. Co się z tobą działo? Długo by opowiadać. W skrócie... Dalej leczę ludzi. Otworzyłam lecznicę w Oxenfurcie. Ale jako obywatelka Redanii służę też armii. Musisz mi wszystko opowiedzieć. Chętnie, ale może niekoniecznie tutaj. Wypełniałaś tu jakieś zadania dla Redanii? Czy spacerowałaś po kanałach w ramach rekreacji? Rano przyszedł rozkaz. Zeszliśmy tu z oddziałem, ale coś nas zaatakowało. Okej, czyli wychodzi na to, że najprawdopodobniej to jest ten potwór. Dobra, co go tak poraniło? Co was zaatakowało? Widziałaś? Nie, jak tylko się pojawiło, zaczęłam uciekać. Wiem tylko, że było wielkie, pluło jadem i wydawało takie laskające odgłosy. Czyli to raczej nie trupojad, ani banda utopców. Nie, na pewno nie. To było jedno wielkie coś. Ktoś cisnął w niego pochodnią, ale potwór w ogóle się tym nie przejął. Czyli nie boi się ognia. Dobrze wiedzieć. Czyli ich nie będzie bezużyteczne. Ten żołnierz, to był dla ciebie ktoś ważny? Miał na imię Noah. W przyszłym tygodniu miał wyjść na przepustkę. Teraz nie wyjdzie. Ani on, ani reszta oddziału. Ilu ich było? Cała drużyna. 6 dzielnych chłopaków. Wszyscy zginęli. No a ty nie? Po co tu zeszliście? Oczywiście, jeśli to nie jest tajemnica wojskowa. Muszę zdobyć próbki jadu tej poczwary, która tu grasuje. Oprócz tego, że zabija ludzi, którzy się tu zapuszczają, zatruwa też wodę w studniach i coraz więcej osób przez to cierpi. W tym redańscy żołnierze. Zamierzam zabić te bydle. Potem mogę ci przynieść próbki. Miło z twojej strony, ale wolę iść z tobą i zadbać o próbki osobiście. Bestia jest niebezpieczna. Widziałaś, co zrobiła? Jestem już duża, Geralt. Poradzę sobie. I skończ mnie przekonywać, bo wiesz, że i tak postawię na swoim. No dobra, niech ci będzie. W takim razie pokaż mi, gdzie zaatakował was potwór. Tędy. Słuchajcie, mam pewne podejrzenia, że potwór może być z rodziny, nie wiem, czy to tak zabrzmi, wiecie, po normalnemu. Wydaje mi się, że chyba jest z rodziny pająkowatych i to będzie jakieś takie, wiecie, wielkie bydle z 5-6 nogami, które będzie pluć jadem. Tak mi się przynajmniej wydaje. Tylko tak, w pierwszej kolejności musimy naprawić srebrny miecz. Mamy 49% wytrzymałości. To mi daje 45, o, czy, dobra, to możemy to. To będziemy mieli ile? 45,9, to będziemy mieli 89. Tak, tak, 89, dobrze, czyli miecz jest mniej więcej okej. Okay. Dobra, czyli tak, Igni na pewno na to nie działa, to tu jestem pewny. Będziemy musieli próbować może Ardem. Chcesz szukać? W razie gdyby. Raczej liczę na to, że przy okazji uderzenia ucierpiała którejś ze ścian. Uważaj, potwór ciągle może tu być. No może i może, ale wiecie, tutaj też coś mamy, podnieśmy standardowo, krasnoludzki spirytus przyda się do potek. Mm-hmm.
Znowu mi pad wibruje, nie wiedzieć czemu. Coś tu się chyba pozmieniało w tej części, bo wcześniej mi jakoś dziwnie nie wibrował, a teraz wibruje. Ogarniam. To raczej nie jest robota potwora. No dobrze, Geralt, to już słyszeliśmy przy tym pierwszym typie, który był tam na początku, tak? O, dostaliśmy jakiś schemat na Binshi? Dobra, jest grota. O, wyśmienity olej przeciwko growatym, miło. To żołnierze z twojej eskorty? Tak, to oni. Vern, Miklas. Biedni chłopcy. Bestia się z nimi nie cackała. Uratowali mi życie. Dobrze ich znałaś? Tego poznałam dziś rano, ale z Vernem służyliśmy jeszcze pod Dorian. Miklas zaciągnął się do wojska dopiero w Jule. Przykro mi. Kiedy zabijesz bestię, trzeba będzie tu kogoś przysłać, żeby pozbierał wszystkie ciała. Należy im się godny pochówek. Dokładnie. Dobrze, zapytajmy się teraz, co tu się stało w ogóle. Weszliśmy tutaj, Miklas zaczął badać ślady, wtedy zaatakowały nas utopce. Chłopcy dosyć szybko się z nimi uwinęli, ale Franz oberwał w nogę. Zostaliśmy trochę z tyłu. Miałam go opatrzyć. Noa stał na straży. Nagle pojawił się potwór. Noa pchnął mnie w kierunku wyjścia. Sam rzucił się do walki. Kiedy się odwróciłam, zobaczyłam, że leży na ziemi cały w tej klejącej mazi. Wróciłam po niego i zaciągnęłam tam, gdzie nas spotkałeś. A potwór? Miklas i Vern go odciągnęli. I słono za to zapłacili. Ale jednak widziałaś, co was zaatakowało. Wszystko działo się tak szybko. Nie przyjrzałam się. Widziałam go tylko z tyłu. Wiem, że był wielki i obślizgły. Trzeba się tu rozejrzeć. Jest tu człowiek, którego opatrywałaś? Franz? Nie widzę go tu. Myślisz, że potwór go porwał? Możliwe. Stąd pewnie przypełzł potwór, albo tędy uciekł. Głęboko. Nie wiem, moi drodzy, dlaczego. Niższy poziom kanałów ale... jest zamknięty, ale Vern, dowódca, miał przy sobie uniwersalny klucz. Poszukaj. Kojarzy mi się to troszeczkę z wejściem do komnaty tajemnic. Wiem, że to brzmi dziwnie, ale no... Tak to... Aha, utopca. Topiec. Nie pierdziela, jest następny. Natomiast moi drodzy, jeżeli chodzi o nasze, że tak powiem, EQ, equipment cały, wszystko idzie naprawdę dobrze, mamy bardzo dobre rzeczy. Jeżeli wiecie, bądź też nie wiecie, mam ten mistrzowski rynsztunek szkoły Gryfa. Powiedzcie mi tylko, czy jak tutaj wygląda sprawa z jeszcze lepszymi rzeczami. Chociaż jeżeli dobrze pamiętam i chyba Zbychu mówił, albo nawet wy kiedyś tam coś pisaliście, tu są jeszcze jakieś wyższe poziomy, tak? Można jakoś ulepszyć u tego tam typa, czy coś w tym stylu. Coś takiego było. Dobra, kolejny utopiec widzę. Dawaj, Geralt, kręcimy. Kręcimy. Tylko tak. No, alo, arduj. A, dobra, nie mamy... Aha, zapomniałem, że przecież... Dobra, zdolność się nam rozteguje również na znaki. No, arduj. No, dobij. Aha, to sobie dobiłem? Nie, dobra, dobiłem. Żegnam. Muszę przyznać, że całkiem ładnie nam idzie z tymi utopcami, przynajmniej na razie. Wydaje mi się, że chyba aż tak bardzo z wprawy nie wyszedłem, jeżeli chodzi o walkę. Zresztą sami dobrze wiecie, że grając tyle odcinków, ile graliśmy i w ogóle tyle godzin, ile grałem w Wiedźmina, wydaje mi się, że no raczej to są rzeczy, które się nie zapomina, zwłaszcza, że wiecie, no nieraz była sytuacja, w których mieliśmy takie dosyć poważne walki. Plus jeszcze odznakę finałową i tak dalej, i tak dalej. Także myślę, że jest okej. Geralt, nic ci nie jest? Mnie nie, a tobie? Jak tu weszłaś? Vern, dowódca, miał klucz do krat, mówiłam ci. Zobacz, tam leży Franz. Raczej to, co z niego zostało. Czyli zszedł na dół. Co za bestia mogła zrobić coś takiego?
Ciekawe. Co takiego? Mówiłeś, że Franz został ranny w nogę, tak? Mhm. Trochę powyżej kolana. Czym ją opatrzyłaś? Zdążyłam tylko zdezynfekować spirytusem. Czemu pytasz? Zobacz. Wygląda na to, że potwór odgryzł Francowi tę nogę. Pozostałe ciała nie były naruszone. To znaczy oprócz ran odniesionych w walce. Zaraz, zaraz. Sugerujesz, że potwór lubi smak alkoholu? Mhm. Najlepiej zmieszanego z krwią. Aha, okej. Okay. Nic nie wskuramy. Trzeba znaleźć leże. Jestem tuż za tobą. Znaczy wiecie co, nie pytałem się co, o co chodzi, jeżeli chodzi o utopce, bo no wiadomo, utopce do padliny i tak dalej, prawda? Więc tutaj nawet, wiecie, tutaj to było w sumie oczywista oczywistość, nie? Także, a tam coś może być. Dobra, jest utopce. No jest ten kręciołek, jest taki mega, kurczę, żałuję, że go, wiecie... Jak pamiętacie, jak zaczęliśmy grać w Wiedźmina, to właśnie pisaliście mi, żebym jak najszybciej do tego dążył. Bo jest faktycznie tak bardzo fajnie użyteczny nam tutaj. No dobra, tam krąży ten utopiec, ale pytanie, czy on do mnie przyjdzie, czy tak średnio? Może wiecie co? Aha, dobrze, tu nic nie zrobię. Dobra, odpalmy igni. Dobrze, proszę bardzo. Tutaj możemy przejść chyba tylko i wyłącznie używając igni, żeby to podpalić. Dobra, Shiny widzę, że do nas przyszła. Pozbierajmy sobie jeszcze oczywiście, chociaż w sumie nawet nie trzeba tego wszystkiego zbierać. Ale dobra, podjarajmy to, żebyśmy mieli drogę wolną. I tutaj, o proszę, suszona ryba. Jakieś rzeczy do tego. I tutaj mamy, zobaczcie, jakąś wskazówkę. Sprawdźmy to. Kobieta około 30. To jest człowiek. Dziwne, nie ma żadnych ran. Może skonała z wycieńczenia, nie mogę uciec. Ciało jest właściwie nienaruszone. Do połowy pokryta śluzem. Geralt, mam nadzieję, że biedak nie możesz się ruszyć? Szani, wybuchniesz. Nie, nie wybuchniesz? Okej. Okay. No dobrze, ale widzę, że tutaj te opary nam się odnawiają. Wiecie, chcę jak najwięcej wskazówek. Dobra, ale tutaj chociaż... Ciało kobiety to pewnie jedna z tych, które liczyły na znalezienie tu królewicza. No dobra. Teraz tak, coś musimy przekąsić, bo mamy niezbyt dużo żarcia. Myślę, że tą suszoną rybę sobie zjemy, także użyj. Właściwie nigdy jakoś nie jadłem tych rzeczy, bo jakoś zawsze wchodziłem w tryb medytacji. Dobra, tutaj widzę, mamy kolejną działkę. Nie jedna z tych, które liczyły na znalezienie tu królewicza. Tutaj mamy coś na górze. Pytanie, czy wejdę? Wejdę, dobrze. Aha. Tu jest Oxenfur i tu jest kolejna kobieta. Nawet nie będziemy próbować z nią ją ogarniać, bo pewnie chodzi o jedno i to samo. Tutaj widzę, jest jakaś droga. Shanin, uważaj! Odsuń się! Co to jest? Aha, utopiec! Aha, nie mam tego. Kurczę, wiecie co? Nie będę ukrywać, że jest mi troszkę ciężko powrócić po prostu do tych wszystkich takich, wiecie, kombosów, łombosów i tak dalej, które w Wiedźminie dobrze jest zrobić. Nie ukrywam i mam nadzieję, że to zrozumiecie, także myślę, że przez pierwsze kilka odcinków będę się jakby uczyć wszystkiego od nowa, ale myślę, że i tak mi idzie źle. Dobrze, tutaj mamy kolejne ślady, myślę, że nie będziemy tego badać. Tu jest jakieś coś, może na razie tu nie wejdź, nie wchodźmy. Ogarnijmy, co jest tutaj. Aha, tu jest skrzyneczka. O, proszę, w ogóle zdobyliśmy jakieś schematy rzemieślnicze, alchemiczne, ulepszony filtr Petriego, widzę. Oho, dobra. Chyba będzie walka z pierwszym bossem. Znaczy bossem, potworem, tak mi się przynajmniej wydaje. Zobaczymy, co to. To mi wygląda należy. Świeże. Bestia musiała tu być całkiem niedawno. Zbiorę próbkę. Tu zbiegają się wszystkie rury i korytarze. To co robimy? Zwabimy tu bestię. Niby jak, skoro nie wiesz, co to za potwór. Ale wiem, że lubi spirytus zmieszany z krwią. A tak się składa, że mam akurat trochę alkoholu. Chyba nie zamierzasz się zranić, albo... Spokojnie. Tu jest pełno ciał. Wykorzystam któreś.
No dobra, masz już wystarczająco dużo, to może sprowadzę tą próbkę. Mam nadzieję, ale i tak liczę na to, że pobiorę większą, jak już zabijesz potwora. Wtedy lek na jego jad nie będzie już potrzebny. W lecznicy mam kilku zatrutych pacjentów. Lek przyda się na pewno, a resztę próbki przebadam. Może odkryję jakieś interesujące właściwości. Dobrze, myślę. Biorę się do roboty. W walce ci nie pomogę, ale po niej mogę się przydać. Rozejrza się za jakąś kryjówką. Lepiej będzie, jak poczekasz na mnie na górze, albo wrócisz do siebie. Ale... Żadnych ale. Zaczekaj teraz w korytarzu, a jak pojawi się potwór, biegnij na powierzchnię. No dobrze. Szani, popatrz na mnie. Obiecaj, jaka posłuszna. Obiecaj, że nie będziesz się mieszać. Obiecuję. Dobrze. Tak się pewnie zamiesza i tak się zamiesza. To przecież jest, wiecie, jaka tak bardzo norma. Ach, no dobrze, Shani sobie poszła, więc my będziemy najprawdopodobniej teraz chyba robić przynętę na potwora, tak? O ile dobrze pamiętam, jak graliśmy w trójkę, tam była nawet taka jedna misja, że musieliśmy zrobić jakiś odwar z Gozgula, czy z utopca, coś takiego. Mamy chyba nawet jeszcze recepturę alchemiczną do tego, bo to jest przecież przedmiot fabularny. Ale cały czas się zastanawiam, co to jest za potwór. Na pewno z tego, co słyszeliśmy, już jest odporny na ogień. Pluje jadem. Coś mi się wydaje, że to jest jakiś wielki pająk albo jakiś wielki glut. Bo jak to inaczej można nazwać? Bardzo średnio. No, zaraz się dowiem. Aha, czyli nie będę musiał robić. Geralt widzę to samo garnie i pewnie poleje go spirytusem, tak? No. Ktoś to pije. No dobra. Zalany w trupa spirytusem. Zaraz zobaczymy, czy przyleci potwór. Tylko jak się z nim bić, cholera? Nie wiem, czy jakieś odwary pić, czy ewentualnie jakieś eliksiry, puszczyka, jaskółęcję. Nie mam zielonego pojęcia, co to w ogóle jest. Zaraz myślę, że i tak się dowiemy. Okej, wchodzimy w medytację, no i czekamy. Coś słychać. Aha, szczury. Czyli rozumiem, że szczury uciekają przed potworem. Oho. Moi drodzy, żeby nie było, ja u nikogo nie widziałem serca z kamienia, więc wszystko to, co mówię i ten, to się domyślam. Aha! Duża ropucha! Pięknie! Świetnie! Piękna jesteś po prostu. Śliczna. Wyglądasz trochę jak ta z tego. Królewski ropuch! Boże, co kto te nazwy? Myślał. Dobra, ale ona jest odporna na ogień. Tak? Jezus Maria, ona tak podskakuje? The fuck? Dobra, może ja tak zobaczę, co ona tutaj w ogóle... Aha, czyli ona strzela jadem, tak? No dobrze, ale jak chcę się bić? Poczekajcie. Wow, jaki język. Zabijmy sobie pierw płyn. Będę próbować ją chyba ardem ardować. No i... Aha, ją wyrwałem. Czy mogę... Aha, czy ja nawet do niej podejść nie mogę? Spróbujmy ją... Aha, wełkę jej dużo nie robię. Aha! Cholera. Jak się z nią tutaj... Poczekajcie, czy my mamy może jakiś wpis w glosariuszu? Co to będzie? To będzie chyba hybryda, nie? Insektoid? Istoty magiczne? Ja chyba nawet nie mam wpisu. Nie wiem, czy to chyba trupojad będzie jako bardziej. Czyli olej przeciwko trupojadom, irden i quen. Czyli Irden i Quen. Poczekajcie, bo mam na pewno jakiś ten... Nie mam zielonego pojęcia, czy to o to będzie chodziło na pewno. No ale trupojadą. Dobra, załóżmy sobie na miecz srebrny. Quen. Kurde, jak z tym walczyć w ogóle? Tam było Irden, tak? Patrzcie, ja nie mogę do tej tej podejść nawet, bo...
lootami, to mniej bardzo... A czekajcie, a gdybym tak walnął, no może akcji spróbujmy. Spowolniona. Ale spowolnienie to mi tu dużo nie daje. Patrzcie, jest zamroczona i się nie może... O cholera. Jest kurka. I puszczyk. Kurde. Aha, i diabła mnie z boku, tak? Nie mamy już, widzę, ulepszonego Samuma. Powiem wam, że mam problem, bo bardzo nie wiem, jak z tym walczyć. Nigdy nic nie zrobię. Nie. Patrzcie, widzicie, jak ja chcę do niej podbić, to ona momentalnie odskakuje i ja nie jestem w stanie nic ogarnąć, tak? Dobra, Quen mamy odpalone, jeden. A no, Arden chyba ewentualnie może. Możemy coś spróbować. Ale jak tylko do niej podchodzę, to ona momentalnie się, wiecie, na mnie, kurczę. A zaraz, a gdybym... Aha, dobra, no ale to jest ogień i to mi gówno robi. Bardzo ciekawa walka będzie, prawda? Zobaczcie, bo jak ja chcę do niej podbić... Patrzcie, widzicie, ona momentalnie mnie atakuje. O, tak samo jak chcę ją ogarnąć od tyłu, to ona mi... Aha, jeszcze jestem zatruty, to umrzemy. Nie no, odnawia nam się życie. Poczekajcie, jeszcze wejdę w ekwipunek, zobaczę, czy mogę coś zjeść. Aha, nie mogę tego zrobić podczas walki. Ale Geralt, może byś tak wyciągnął miecz? I teraz pytanie, czy ja się cały czas ziąbiłem bez miecza? Patrzcie, widzicie, że każdym razem ta sucz podskakuje. Znowu podskoczyła. Dobra. Czekajcie, Quen. O Jezu, jeden odpaliłem. Już. Ale zaraz, gdyby wlazła w Wigden. Kurde. O, jest w pułapce, zobaczcie. Okej. Unik, Geralt. Unik. Jest spowolniona. Unik. Puszczyk. No dobrze, moi drodzy, chyba nie wiem szczerze powiedziawszy, czy ja się dobrze z tym czymś biję, z tym królem ropuchem, ale wydaje mi się chyba, że idzie nam całkiem spoko, bo już mniej więcej ogarnąłem, jak się z tym dziadostwem walczy, tak? Tak powiedzmy chociaż. Przynajmniej od czasu do czasu czymś obrywa ode mnie, nie jest tak, że stoję w miejscu. Ach, chciałem, wiecie, szybciej zaatakować, ale mi nie pykło. Cholerne gówno! Czemu to tak skacze? No ja wiem, bo to żaba, ale... Ale wiecie, kurde, bez przesady trochę. Aha, to sobie zrobiłem, Quen.
No ej, halo, gdzie z tym jęzorem? Nie mam ochoty na ciebie dzisiaj, koleżanko. Wiecie co, ten Irden jeszcze był dobry w sumie, bo ona jak w to wlazła, to była przez chwilę taka... No chodź do mnie, kochana, chodź, chodź, chodź. Chodź, pobawimy się. No podejdź do mnie! Widzicie? To coś trybi. Kurde! Nie mówcie mi, że... Dobra, ale odpaliliśmy pułapkę. Teraz niech ona tutaj wejdzie. Chodź. Chodź, koleżanko, chodź. Bardzo dobrze. I teraz robimy... Co prawda... Trochę mało jej to bije, ale mniej więcej chyba już ogarnąłem jak. Ja w ogóle spróbuję, wiecie co, może zrobimy sobie kręcioła. Irden mamy polone, znaczy Quen mamy. Chodź, 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 chodź. No chodź! No, zrobiłem kręcioła, czyli widzę, że ona ma jakieś określone... Kurczę! Nie będę ukrywać, że, ten, że jest troszeczkę wymagający ten przeciwnik. Jeszcze w dodatku tak bardzo średnio mi się skończyły wszystkie płotki. Nie wiem, czy dobrze, wiecie, tak na dobrą sprawę nie mam zielonego pojęcia, czy dobrze prowadzę tą walkę, ale wydaje mi się chyba, że z tym dziadostwem się w ten sposób walczy, czyli dajemy Irden, zakładamy na siebie Quen. Czekamy, aż to dziadostwo wejdzie w pułapkę, którą mam nadzieję, że zaraz wejdzie, tak. Aha, świetnie, dzięki gro. O, o, czekajcie. I teraz ogarniamy ją od tyłu mocnym atakiem. Ale to kurde długo trwa. Teoretycznie można to zrobić nawet bez... bez Quena. Ona i tak do nas zaraz tutaj podejdzie i wejdzie w Irden. O. Dobrze, udało się chyba. Chyba się udało. Pięknie, Geralt. Okej, widzicie, nie jest to co prawda to, co było pierwsza walka z Gryfem, gdzie walczyliśmy na samym początku gry, gdzie po prostu umarłem ze 100 razy. Jednak widzę, że są rzeczy, których się nie zapomina, tylko że widzę, że z Geraltem coś tak... Jakby... Nie, halo, the fuck? Aha, bo to był... Dobra, czyli rozumiem, że to był koleś zamieniony w tą żabę, tak? Tylko co jest z Geraltowi teraz, niech mi ktoś powie. No i niech zgadnijmy, kto się nim zajmie. Oczywiście pewnie Shani. Co za typ? Ktara Shait Wut. Tak, tak, tak. Po jakiemu ty mówisz, ziomek? Weź wyjdź w ogóle. Wyglądasz jak jakiś kurde Aladdin. Albo inne badziewie. No i widzicie, moją... jakby to powiedzieć, mój plan odcinków pół godziny max szlak trafił, ale jak sami widzicie, po prostu się nie da inaczej. Co? Tak bardzo się nie da inaczej. O, nareszcie się obudziłeś. Jeszcze gadasz po ludzku. Już myślałem, że całą drogę będę rozmawiał tylko ze swoim odbiciem we wiadrze ze szczynami. Gdzie ja jestem? Na Albatrosie, czy raczej Pak Parthi w tym ich dziwacznym języku. W drodze do Ofiru. Nie pamiętam, żebym zaciągnął się na statek. O nie, bracie. To raczej ciebie tu zaciągnęli. Ponoć zabiłeś ich księcia. O, miło.
Nic nie pamiętam, no to mam kłopot. Pamiętamy, więc mamy chyba kłopot. Ropucha z kanałów. Zaraza. Zaraza. Chyba mam szczęście, że mnie nie zabili na miejscu. Zależy jak na to patrzeć. Znam trochę ofirski. Słyszałem, jak mówili, że przyjechali tu na polecenie swojego króla, żeby odnaleźć i odczarować księcia. Przysięgali na honor swój, swoich rodzin i 5 pokoleń wstecz, że doprowadzą go do domu całego i zdrowego. A ja go zabiłem. No to coś nie pykło. To teraz za punkt honoru obrali sobie pewnie doprowadzenie mordercy królewicza przed oblicze króla. Kim jesteś? Długo płyniemy, gdzie jesteśmy? Co z Shani jest tutaj? Moi drodzy, ja myślę, że my w tym miejscu sobie zakończymy tego Wiedźmina. Wiem, że to tak trochę dziwnie, bo jest, mamy ten wybór gry, znaczy wybór, że możemy z nim porozmawiać. Natomiast wpadłem na pewien pomysł i to właściwie teraz, że gdy będziemy mieli taką sytuację, że będziemy mieli koło 30, jeżeli wiecie, nie będę chciał za bardzo wam odcinka robić długiego, po prostu w tym miejscu sobie utniemy, zakończymy, natomiast całą rozmowę i od początku ten motyw po pokonaniu od checkpointa, cały ten filmik może ogarniemy sobie w ten sposób. Albo wiecie co, nie, dobra, gadamy tam. Najwyżej będą dłuższe odcinki z Wiedźmina, chyba się nie... Chyba się nie obrazicie. Byłeś tam sam. Dobrze, znaczy udało jej się uciec. Mam nadzieję, że dotarła do domu. Dawno odbiliśmy od brzegu? Ja wiem. Nie, chyba nie tak dawno. Chociaż z drugiej strony... Zresztą co za różnica? Spora... Jeśli mają mnie stracić, niespecjalnie mi się śpieszy. A ja się w sumie nawet cieszę, że płynę do Ofiru. Ponoć mają tam białe konie w czarne paski. Zawsze chciałem je zobaczyć. A to nie są przypadkiem czarne konie w białe paski? Nie. Czarne w białe paski są w Zangwebarze. Jestem pewien. Świetnie. Felipe Calagrande. Drobny złodziejaszek, zawodowy szuler, w wolnych chwilach przewodnik po Oksenfurcie. Do usług. Czemu tu siedzisz? Też zabiłeś jakiegoś księcia? Według nich chyba się do tego przyczyniłem. Wynajęli mnie jako przewodnika, a ja doprowadziłem ich do kanałów, gdzie ty już rozprułeś brzuch temu ich królewiczowi. Wybacz. W porządku, nie twoja wina. Mogłem przecież siedzieć na tyłku w alchemii i grać w gwinta. Zamiast chwalić się, że znam Oksenfurt od podszewki. Próbowałeś się stąd wydostać? Ba, użyłem całego mojego uroku osobistego, ale wszystko na nic. Może zbyt słabo znam ofirski. Ja nie znam wcale. Będziemy płynąć pewnie ze 2 tygodnie. Mogę cię w tym czasie pouczyć. Erkal! Oriale! Co on mówi? Kazał nam się zamknąć. Zaszło nieporozumienie. Mogę rozmawiać z kapitanem? El Khalsokhan! Khalavech Karachu Albachtagel! Tata, Milcz psie, zabiłeś księcia i odpowiesz za to. Gileam Valar Kwarvertchen! Gdyby nie zależało, już byś nie żył. Rewarne ramy Akamer. Zemsta nie należy do nas, Alamannarze. Przysięgliśmy na honor. Jak jest? Prowadźcie mnie do kapitana. Wajt Alkeul Egulat. Jak? Elkal! Wajtch? To? Algeur Igelet! Elkal! Inkal Ari. To chyba nie to było. Urgengwend Auviter. Inshaval Kolayat. Dobra, nawet nie wiem, co im powiedziałem, nie? Co on powiedział? Żebyś siedział cicho i że za 2 tygodnie będziesz wisiał. A potem dodał coś w stylu: zobaczymy, komu wtedy będzie do śmiechu. Dlaczego? Co powiedziałem? To brzmiało mniej więcej: chcę jego zatańczyć nos. Kompletnie bez sensu. Świetnie. Aha, super. Daj spokój. Świetnie. Nie ma co z nimi gadać. Cały czas tylko gniewnie gulgotają. Strasznie się wtedy nadymają, zauważyłeś? Jak te ryby. No, te... Jakżeż się one nazywają? Nie ma tu nikogo, kto mówi we wspólnym? Jest z nimi najemnik. Wygląda na Edirńczyka. To on mnie zwerbował, żebym pokazał im kanał.
No i czarodziej, który nimi dowodzi. Też trochę zna, słyszałem jak rozmawiali. Ale wątpię, żeby któryś chciał z tobą gadać. Zamiast strzępić język, lepiej zdrzemnij się trochę. Czeka nas długa droga. No dobrze, czeka nas długa droga. Za to chciałbym, żeby przyszedł tu ktoś, z kim można się dogadać. Oho, i pewnie przyjdzie. Witaj, Geralt. Pamiętasz mnie? Nie wiem. Dajcie mi podgląd na jego ryja, bo ja nie wiem, kto to jest. Daj mnie. Jestem Gaunter Odim, zwany Panem Lusterko. Poznaliśmy się w Białym Sadzie. Pomogłem ci odnaleźć Yennefer. A faktycznie! A teraz znowu się spotykamy. I wygląda na to, że znowu potrzebujesz pomocy. Słyszałem, że grozi ci stryczek. Poza tym strasznie słabo was tu karmią. Nie wiem, nie próbowałem. Jeszcze nie próbowałem. Nie wygląda to najlepiej. Tak jak twoja sytuacja. Mógłbym spróbować cię stąd wydostać. Bo chcesz się stąd wydostać, prawda? Chcę, ale co ty niby możesz? Ho, więcej niż myślisz. Pomogę ci, Geralt, ale muszę wiedzieć, że mi się potem odwdzięczysz. Jasne. Nie ma nic za darmo. Nie ma. W końcu jestem kupcem. To jak... Chcesz, żebym ci pomógł? Chcę. Umowa stoi. Po wszystkim spotkajmy się o północy na rozstajnych drogach pod wierzbami koło wsi Jantra. A i dam ci coś, żebyś o mnie nie zapomniał. The fuck? Co on zrobił? Znak, że jesteśmy teraz wspólnikami. Aha, świetnie. Z kim rozmawiasz? Z nikim. Nie cierpię pływać. Nigdy nie robiłem. W ogóle co, on tak nagle znikł? Ja mam chorobę morską. Gdyby tak dało się przespać cały rejs... Aha, co mi wybuchło? No dobra, rozumiem, że to była ta pomoc, tak? Okej. Moi drodzy, sami doskonale wiecie, że filmiki w Wiedźminie są bardzo długie, więc dzisiaj ten odcinek niestety no jest taki, jaki jest. Nic wam na to nie poradzę. A obiecuję, król zowicie cię wynagrodzi. Co z więźniem? Mamy go dowieść przez oblicze króla. I klnę się na honor, że tak się stanie. Nie moglibyśmy po prostu przywieźć jego głowy waszemu królowi, tak jak tego drugiego? Ten drugi utonął i nic nie mogliśmy z tym zrobić. Tego dowieziemy żywego. Poza tym... chcę zobaczyć kaźń, którą król dla niego przygotuje. Jaką kaźń? Aha, świetnie. Za królobójstwo grozi kąpiel w smole, obdarcie ze skóry i poćwiartowanie. Okej, to mi się podoba. Brawo, Geralt. Tylko mi nie mówcie, że ja będę musiał z nimi walczyć. Nie. Nie ma takiej możliwości. A jednak, jest taka możliwość. Dobrze, moi drodzy, wiecie co? Ja myślę, że my sobie w tym miejscu zakończymy dzisiejszy odcinek, bo tak jakoś bym powiedział bardzo, 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 nie ukrywam.
że długo dzisiaj, także myślę, że to jest idealny moment, żeby sobie zakończyć. Powalczymy sobie z nimi w następnym odcinku już jutro. Także cóż, ja wam na dzisiaj wszystkim bardzo serdecznie dziękuję. Jeżeli macie dla mnie jakieś rady, propozycje i tak dalej, to oczywiście piszcie, zostawcie łapkę w górę, zasubskrybujcie mój kanał, żeby być na bieżąco z moimi materiałami. Także co, widzimy się w kolejnym odcinku już jutro, a ja wam na dzisiaj dziękuję. Trzymajcie się, hej, papa. Pa.